kurwa, tu zakaz gazdy jest. Jezu, czemu dziecko prowadziło samochód? Dobra, dzisiaj mamy sobotę przed wyborami. Na Uberze jest questik za 25 zamówień, jest 100 zł. No i spróbujemy sobie to dzisiaj zrobić. No i mamy pierwsze zamówienie z McDonalda. Mamy wiatr w porywach do 45 na godzinę, więc w sumie jest lepiej niż ostatnio, bo tam było 60 chyba. Nie powinno aż tak rzucać. Ale korek się zrobił. No i już oczywiście zawalone przy okienku życia. 25 Uber. Dobra, dzięki. Ogólnie zapakowałem sobie teraz baterię 50 Ah, żeby tą 80 zostawić sobie na wieczór, bo wieczorem mogą być po prostu takie strzały z długimi dojazdami, nie? No dobra, gdzieś tutaj. Może się uda do bramy skręcić nawet. Oj, to nie, za daleko zajechałem. I to jest piętro, które jest napisane? Nie. Obstawiam, że jakieś przedostatnie. Dzień dobry. Jednak jedno wyżej. My old enemy. Stairs. Już jest dostarczony. Jeszcze 24. Chciałbym wam przypomnieć o streamach, które prowadzę na platformie YouTube właśnie z dostaw. Chciałbym zaznaczyć, że te streamy są możliwe dzięki firmie IRL Pack, ponieważ to z ich plecaka do streamowania korzystam. Więcej informacji w opisie. O, dodali znak zakaz rowerów, nie było tego! Dzięki. Tipa dostaliśmy 21,79. Wow. 51,42 na łapę, na godzinę. Myślę, że zajebisty wynik, co? Od kiedy on wyje? Jeżeli nie chcesz przegapić następnego streama, to koniecznie zasubskrybuj na dole i włącz sobie powiadomienia, abyś nie przegapił już żadnego streama. Na serwisie Kick prowadzę również transmisję zza komputera, właśnie tak jak tutaj do was mówię. Rozdzieliłem to, aby każdy mógł siedzieć to, na co ma ochotę i to, co go interesuje. To byłby zaraz raport jakiś, proszę, jakiś. Oj chuj, spłacone 10 zł. Ostatnio graliśmy sobie w Call of Duty, w CS-a, w Apexa, więc jeżeli chciałbyś sobie ze mną pograć na live, to zachęcam go do zostawienia obserwacji tam. 1-3. Dobra, znowu McDonald's. Kurde, ruszają jak muchy w smole. Opłaca ci się tak obierzeć? Nie lepiej tu stanąć tym skuterem? No szybciej jest. No nie, no tak to musisz przecież obiegać wszystko dookoła, nie? Tam mam cień, wiesz? No, a tam też jest. To jest przyzwyczajenie autem. No. Tu stawałem autem i tak. D7. Okej. Dobra. Dobra? Tak. Dobra, do zobaczenia. Ósme piętro. Czyli to jest wieżowiec jakiś. Dobra, spróbujemy pojechać z pamięci, chociaż doskonale wiemy, jak to się kończy. Bo tam pokazywało naokoło jeszcze jakąś trasę, ale mówię, co ja będę naokoło jeździł, nie? Gdzie ja jestem w ogóle? Kurde, coś tu nie gra, nie? Zamówienia szybko są wydawane. Ciepło, fajnie, przyjemnie, wszystko idzie bez problemu. To co może się zaraz odjechać? Ostatnio w ogóle mandat dostałem, tylko nie jak byłem w pracy. Ale dostałem go za po prostu głupotę, bo byłem z Elizą oglądać mieszkanie na pewnym osiedlu i nie było gdzie postawić samochodu, to stwierdziłem, że postawię go na parkingu Biedronki. Mówię, przecież idę na 5 minut mieszkanie zobaczyć. Po cholerę będę jakiś bilet brał, nie chciało mi się biletomatu szukać. Te lenistwo kosztowało mnie 90 zł.
Wieczorem ma coś padać w ogóle koło 22, ale ja nie mam zamiaru do tej godziny jeździć. Mam nadzieję, że szybciej mi się uda te zamówienia skończyć robić. Warszawa było lewym pasem jechać. No zobaczymy, czy wciągnie na Bora Komorowskiego. Coś podejrzewam, że tak. Teraz, która to będzie klatka? A to będzie raczej ta. Pachnie gąbkami jakimiś. Dobry. Tutaj na pół. Jedzenie wszystko. Dzięki. Do widzenia. No kurde, ledwo się ruszyłem. I co my mamy? Bora Komorowskiego, tak? Starbucks w Serenadzie. Jasne, wiem. Wiecie co, nie mam pojęcia jak tam jechać. Niedobrze, widzowie. Okej, dobra, mam. Pojedziemy tam prosto i potem w stronę osiedle Tysiąclecia i potem skończymy sobie w lewo właśnie na Serenadę i git. No kurde, no gdyby mi taki wleciał w koło, byłyby gołąbki. Brzegi chrupiące. Ekstra. Mam nadzieję, że tu żadnych biletów nie trzeba brać. Nie chciało mi się biletu matu szukać. Te lenistwo kosztowało mnie 90 zł. O kurwa, tu zakaz gazdy jest. Żeby jeszcze jakkolwiek mnie to obchodziło. 84. Znaczy, jak 5 ciast? Jakby mi pan powiedział, co jest na zamówieniu. Aha. Dobra, teraz mam to drugie, gdzie jest... To jest to, tak? Tak. A ma pan obydwa? Czy... No, teraz mi przyszło to drugie, zaakceptowałem. I teraz pytanie, czy ja to pomieszczę. Nie, ja też zmieściłem taki tabak. Dobra. Dobra, mamy dwie bliskie dostawy, kamerka się przegrzewa. No i wrócimy w sumie pod McDonalda, tam gdzie byliśmy. Ale idzie. No znowu ten Polonez. Co to takie chmury tu idą? No niedobrze. Wygląda jakby miał padać. Proszę. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Skręć w prawo. Prawo? Następnie skręć w lewo w Marii Dąbrowskiej. No ale o ch**y ci chodzi? Za 100 metrów. Ja pierdolę, co za głupia. Powiedziałaś w prawo, to skręciłem w prawo, pana debilko. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Dzięki. Do widzenia. No, jestem zalogowany godzinę, a mam no 44. No to 44 na godzinkę. Jest spoko. I mamy podwójne. Nie z McDonalda, a z Burger Kinga. Dobra. No, co pojadę pierwszy. Ten samochód zanim się zbierze, to wielki miną. O kurde, co to? Trzecie? Co jest grane? Z Pitu 3 na raz, z Burger Kinga tego jeszcze nie miałem. Jo, ale sobie poczekałem. Wszystkie 3. Okej. Weźmiemy tu. No. Co my tu mamy? Ale wszystko obok siebie, o ja pierdzielę. Skręć w lewo. Następnie skręć w lewo w osiedle kolorowe. Powinno być. Zawróć. Następnie skręć w lewo w osiedle kolorowe. Zawróć.
Następnie skręć w lewo w osiedle kolorowe. Cicho bądź. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo w aleja Jana Pawła. A nie w lewo? Bo jak mówisz, że w lewo, to trzeba skręcić w prawo. Tu będzie napój. I jeszcze. I to jest to. Wszystko. Dziękuję. Do widzenia. To co to jest? Co to jest? Halo? Dobry, Uber. Dobry. Pana i ja będę pil potrzebował. 3, 7, 3, 3. Dobra, dzięki. 1. Dobra, ostatnie zamówienie z tych trzech zostało. Czyli zastanawiam, czemu mnie tędy prowadzi. Zamiast tam wcześniej zjechać i osiedlami sobie śmignąć. Myślę, że może być to podyktowane tym, że tutaj jest podwyższona prędkość i teoretycznie powinienem być szybciej. Ładnie tutaj musi sypać zamówieniami. Nie zdążyłem dojechać, a już wpadło następne. Ogólnie obrałem złą taktykę, bo powinienem robić zamówienia z centrum na tym wyższym mnożniku, ale nie ma co narzekać, myślę. Dotarliśmy do celu. No, dawaj tą windę. Dzień dobry. Do widzenia. Wychowane dziecko. Dobry. I tu napój. Dziękuję. Dzięki, do widzenia. Cholera, no. No i to pooglądamy sobie widoczki. Nasta godzina, a ja nawet nie wiem, ile mam zarobione. Bo cały czas mam aktywne zamówienie i nie mogę sprawdzić. Ale to dobrze, 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 że się nie da. Nie ma. Jeździsz i koniec. Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. O. Jezu, czemu dziecko prowadziło samochód? Ta dziewczyna wyglądała na 14 lat. W ogóle jestem zdziwiony, nie? Że w godzinach popołudniowych jest ciągłość zamówień na Uberze. Dzięki śliczne. Co zrobiłaś? Ja pierniczę, ale te dzieci przeklinają. Albo ja coś źle usłyszałem, ale raczej nie. Skręć w prawo w braci Szyndlerów. Kurde, myślałem, że mi jakiś owad do oka wleci, ale gogle mam. Nie ma. Cyk, zerowanie browara na przystanku. No i gdzie to jest? Dotarliśmy do celu. Aha, okej. Nie mogę go tak zostawić, bo boję się, że się przewróci na samochód. O, już raz mi się przewrócił ten skuter, więc... Kurwa. Chyba wiatr go zwiał. Dzień dobry, Uber.
dobry, proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. No, mamy następne z KFC. $85 Uber. Ohoho. I to jest kurs, którym bym szybciej zrobił na rowerze niż na skuterze. Za 600 metrów skręć w lewo w pilotów. Co następnym będzie McDonald's pilotów? Cholera wie. Cholera, dajcie mi dojechać chociaż na miejsce. Dotarliśmy do celu. Nie, tego nie wiadomo. No szkurwa mać, no to nie ta strona budynku. No tutaj się inaczej trochę powinno wjeżdżać. Tylko żebym ja wiedział, jak się na ten parking tu wjeżdża na dół. Tak, słucham. Dobry Uber. Piąte piętro, 18. Dobra. O, kot. Patrzcie. Kot. Skidu, to brzmi jak jakaś maszynka do mięsa, nie? Dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Jeszcze 16. Bo skidu, no co tu padać będzie? No, 19 dopiero. Ojej, to ja nie wiem, czy ja zdążę zrobić ten bonus. K***a mać. K***a, ściąga mnie do centrum, nie? Dajże mi coś bliżej. W życiu. 2000 years later. No chyba niestety będę musiał pojechać do tego centrum. Ja pierniczę, dobra. Mamy z Rakowicki. Wszystko gotowe, jedźmy. Rusza Meissnera. Za 500 metrów. Skręć w prawo, Wojmińska. O k***a. Źle pojechałem, jasny chuj. Ja pierdolę, ale zrobiłem. A ci co? Skręć w prawo, Wojewódzka. Który to k***a na mnie trąbił? Dobry. A, e. Dobra. Dobra, robię się ciekawie. Nie mam pojęcia, czy dobrze wyjechałem, ale chyba tak. No wy***ale z tego buspasa. K***o pierdolona. Taksówkarska, ja p***. Ale straszyłem. Dobrze, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Ale się zlękłem, nie było to lustro. Zagłaś mi tu wychodzi. A tu lustro. Logdogs have same drop-off? What? Kiedy taka informacja się wyświetla? Gdzie my w ogóle jedziemy? Kurwa, ramen people. Myślę, że będę żałował, że to wziąłem. Skręć w prawo w Karmelicka. Numer? 26. Trzeba
poszło w miarę sprawnie, myślałem, że będzie gorzej. No, jeszcze kropica, to na elegancko. Nie wygląda to dobrze. Jak tu nie będzie tej restauracji, no to w k***nie, no. Jakby to powiedzieć, okrutnik, no. Dzień dobry. 52. Dzięki. Jedzenia. Tu mamy ramen i mamy jeden sernik. Ciekawe zamówienie. I to niby jest pod jeden adres. Jestem ciekaw, czy to jest pod jeden adres, w sensie do jednego mieszkania, czy do tego samego budynku. Kurde, naprawdę słabo to idzie. Tak, takie mam wrażenie. O. Gdzie ja jadę? Kurde, nie wiem nawet. O, i chłodno się już robi trochę. Już by się przydała ta kurtka. Aha, kurwa, nie objadę tu, ja piję. Nie, nie wierzę w to. No, to będzie jakieś piętro. Piętro czwarte. Dobry. Dzień dobry. Tutaj jedno i drugie. Dobra, trzeba pojechać chyba do domu. Się ubrać lepiej i można jechać dalej. Tak zrobimy. Kurwa, chłopie normalny. No i ostatecznie zrobiłem tylko 13 zamówień. Ostatniego nawet nie udało mi się nagrać, bo przez przypadek przełączyłem tryb nagrywania. Znowu. Pojechałem ostatecznie do domu, była to sobota, było mega ciepło, co za tym idzie, pewnie też sporo ludzi jeździło, wyszło na miasto i zamówień po prostu nie było. Nie zrobiłem żadnego bonusu, przez 4 godziny 45 minut zarobiłem niecałe 212 zł brutto, co daje 172 zł netto na rękę. Godzinówka wyszła 36 zł 21 groszy na godzinę.